i zagranicze. Kto jest ten, to jest to miejsce, w którym kleszcze jeszcze się trzymają, jeszcze kleszcze mają również swoją własną klinikę, w razie gdyby zachorowały. Jest to rezerwat przyrody dla kleszczy. No to zaczynamy. Zaczynamy. Pierwszym miastem, które bierzemy na swój celownik, jest Perni City, założone przez Checkmate 90T. Niech będzie. Miasto wyróżnia się dość ciekawym designem. Designem na bazie dwóch kół. Co prawda asfaltu starczyło tylko na jedno mniejsze koło i już na żadne drogi w tym kole. Drugie koło jest wysypiane piaskiem, ewentualnie wydeptane ścieżką. Nie wiem, pewnie przywiązali ludzi do liny i całymi tułami chodziły i wydoptywali ścieżkę. W związku z tym, że jest to miasto bardzo, tutaj widzę, nastawione na ekoterroryzm, to atakuje swoimi wiatrakami przelatujące ptaki, żeby ich pozbić, pozabijać, żeby tutaj nie strały na tą wydeptaną ścieżkę, no bo przecież tak nie może być. W centrum mamy ludzi mieszkających spokojnie. Nie, w centrum mamy jak najbardziej fabryki. Fabryki, które mają zanieczyszczać to powietrze, które potem filtruje wiatraki, właśnie tutaj zanieczyszczają fabryki to powietrze, ptaki uciekają, wpadając w popłochu na wiatraki. Co mamy dalej? Mamy ścieki, które wyrzucają wszystko na okręgu, jak najbardziej w stronę drzew, w których już nie mieszkają wiewiórki, dlatego że jest tu bardzo nieprzyjemnie. Tak samo jak i na wysypisku śmieci, które ma do odrobinkę tylko większą powierzchnię niż ilość wymagana przez to, ile śmieci tych jest. I upchnięci ludzie na samym kancie, na samym końcu, dlatego że, co nie dziwi nikogo, chcą unikać morderczych wiatraków, wydeptanej ścieżki, czy też całego industrialnego smrodu wynikającego ze środka tego miasta, również z kopalni węgla, więc upchali w małych kabinkach, w małych domkach, żeby nikt za bardzo nie zwracał na nich uwagi, tak jakby ktoś wziął bardzo dużą szczotkę i zamiódł to wszystko pod kant. I całkowicie tutaj zupełnie przypadkiem postawiony jest skład handlowy, tak żeby jeżeli jakiekolwiek towary zostaną wysłane, zwłaszcza jeżeli to będą towary z kopalni węgla, to żeby musiały pokonać bardzo malowniczą trasę. Najpierw przez udeptaną ścieżkę, wchodząc na asfalt, który jest ewenementem w tej okolicy, i po okręgu do składu handlowego, skąd znów po okręgu będą wyjeżdżać już na drogę wysiłową z miasta i przechodzimy do następnej lokacji. Kolejnym miastem, które odwiedzamy, jest Gempolis. Gempolis, które jest nastawione mocno na turystykę. Co widać, zdecydowanie już przy tej mocno czerwonej latarni zachęcającej do iścia amsterdamskiej dzielnicy danego miasta. Ale to nie wszystko. Również to nastawienie na turystykę widać jak najbardziej w ułożeniu ulic. Jeżeli pamiętacie płaskorzeźby z Ameryki Środkowej, płaskorzeźby na terenie pustyni, widoczne właśnie z lotu samolotem, nawet przy odpowiednim przyjrzeniu się z kosmosu, to właśnie w ten sposób się te znaki układają. To jest przywitanie turystów. Przychodźcie do nas, patrzcie. Jesteśmy tutaj całkowicie przygotowani na wasze przyjęcie. Miasto, jak widzicie, jest dość mocno rozbudowane. Wjeżdżając z tej strony, widzimy od razu dzielnicę handlową, widzimy od razu dzielnicę mieszkalną. W zasadzie nie wiadomo do końca, w czym ludzie tutaj mieszkają, dlatego że przetykane ich budynki są z drzewami, tak żeby wszystko stonować, żeby nie było problemu, żeby tutaj było odrobinę natury, odrobinę industrialnej tutaj przemocy wdzierającej się w matkę naturę zwaną ziemią. Mamy również port, który odrobinę w ułomny sposób tutaj jest dokaptowany. Widać, że to zostało zrobione w ostatnim momencie, tak żeby elektrownia węglowa nie stała tutaj sama w towarzystwie normalnych gospodarstw mieszkalnych. W końcu wiadomo, że jeżeli palimy węgiel na duże przemysłowe ilości, to warto, żeby ktoś z tego korzystał, żeby ktoś wdychał to cudowne powietrze, które wynika z tego. Do końca nie wiadomo, co tutaj autor miał na myśli, tworząc tą literkę T. Może jest to młot Tora, może jest to nawiązanie właśnie do tutaj nordyckiej mitologii, a może po prostu tak sobie ktoś tutaj walnął to obok dzielnicy industrialnej, która jest upchana w dość ciekawy sposób. Zakończona tutaj droga pokazuje, iż można dojechać, można popatrzeć, ale nie dotykać za bardzo, żeby turyści tutaj nie wdali się w żadne bójki z robotnikami, którzy, wiadomo, jak to zawsze bywa po pracy, muszą skoczyć sobie na piwko do dzielnicy handlowej. I to by było tutaj na tyle, jeżeli chodzi o Gempolis. Idziemy dalej.
Następnym miastem, które odwiedzamy, jest Kasperopolis, wybudowany przez Kaspera, którego jest aż 3000. Jak widzicie, miasto jest dość mocno tutaj rozłożone, niestety tylko w jednej części mapy, ponieważ tutaj te tak zwane lasy łaciate, czyli całkowicie zbite ze sobą skupiska drzew, poprzedzierane w niektórych miejscach łatami, zupełnie jak Dalmatyńczyk. W niektórych kulturach właśnie trasy są tak zwane lasami Dalmatyńczyków. I żeby nie naruszyć integralności tej połaci leśnej, miasto jest skupione w jednej części regionu. Jak najbardziej widzicie, tutaj również jest ten problem zabójczych wiatraków, jednak mam wrażenie, iż odrobinę mniej ptaki muszą się ich bać, dlatego że nie są przepędzane. Właśnie w stronę tych wiatraków, bardziej pilnują tutaj te wiatraki, żeby nie dostały się do kominów fabryk, ponieważ wiadomo, że zatkany komin może doprowadzić do wybuchu, zwiększenia ciśnienia i różne tego typu problemy. Jak widzicie, strefa industrialna w tym mieście jest naprawdę bardzo duża. Bardzo możliwe, że pracownicy muszą dojeżdżać tutaj z okolicznych drzew, no bo wiadomo, nielegalne zatrudnienie wiewiórek kwitnie na świecie. Wiewiórki żądają tylko 2-3 orzeszków, które zakopią, zapomnią. Wystarczy trochę pośledzić i od razu wiadomo, gdzie te orzeszki odkopać i ma się wypłatę dla następnego pracownika. Co mamy tutaj dalej? Mamy również dzielnicę handlową, która zupełnie jak jakiś mur merliński odgradza ludzi, odgradza strefę mieszkalną, a nawet idąc dalej jeszcze strefę mieszkalną od strefy industrialnej. Także widzicie, jest tutaj bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Tak bardzo dużo, że ludzie aż do końca nie wiedzą, w jakich domach mieszkać, więc po prostu sobie wybudowali jakieś baraki z tektury, żeby żadnego problemu nie było. Mamy tutaj również kopalnię rudy. Co prawda rudy z tych drzew za dużo nie wynoszą, ale zawsze ważne liczy się intencja, ważne, że coś takiego się dzieje. Mamy również wysypisko śmieci. Wysypisko śmieci, które jest dzikim wysypiskiem śmieci, ponieważ jeżeli się dobrze przyjrzycie, to tak naprawdę te śmieci wywożą do lasu i tam je wysypują, tak żeby trochę na przekór temu wszystkiemu było. Również, co jest niesamowitą rzeczą w tym mieście, mamy tutaj skład handlowy, który jak najbardziej stara się sprzedawać tą rudę. Na razie zbiera pół na pół, nie wiedzą, czy sprzedawać, czy nie, więc jeden magazyn trzymają pełny, jeden pusty, tak żeby była równowaga. Wiadomo, w naturze równowaga jest rzeczą najważniejszą i tym radosnym tutaj stwierdzeniem, całkowicie olewając tą trudną sytuację wiewiórek wykorzystywanych w tym mieście, idziemy sobie do następnego miasta. Tym razem odwiedzamy Smarki Trolla. Jest to miasto wybudowane przez Morgan. Miasto, w którym dzieje się bardzo ciekawie. Jak widzicie, miasto jest zbudowane na dość mocnej bazie, jeżeli chodzi o kwadraty. Co prawda, nie zawsze te linie wychodzą proste, nie zawsze się to da porządnie zrobić. Mamy również tutaj wykorzystywanie, niewolnicze wręcz wykorzystywanie słońca. Słońce tam sobie wisi na górze, ciężko pracuje, a tu bezczelnie zbierają owoce jego pracy do rozbudowy tego miasta, które zostało nazwane jak większość tego typu nazwanych miast, właśnie na część niesamowitego wydarzenia, na część wydarzenia związanego właśnie z tym trolem, który przechodząc przez to miasto zaczął tak niestety zaczął mu cieknąć z nosa, że aż wykichał całą tutaj strefę masywu górskiego, na którym ludzie się wybudowują, dlatego że uznali, iż właśnie te bardzo nawożące gleb Smarki Trolla sprawiają, iż trawa, która wyrośnie w tym miejscu, będzie bardzo ładna. Niestety przejechali się, dlatego że ten troll był zarażony wirusem antytrawiastym i jak widzicie, ten cały teren mieszkalny, który tak bardzo chcieli zamieszkać, który chcieli mieć tutaj zielone ogródki, niestety pozostał bez trawy, pozostał zupełnie głuchy na ich prośby. Właśnie tak się tutaj stało. Mamy również wysypisko śmieci, które w środku miasta jest, dlatego iż ludzie przyzwyczaili się, że nie ma trawy, to chociaż sobie patrzą, jak powolutku pleśń rośnie na śmieciach, które wyrzucają. Mają spokojnie widok z górki, żeby podziwiać tą niesamowitą kulturę bakterii, ponieważ jak wiadomo, bakterie cechują się bardzo dużą kulturą i to się właśnie dzieje w tym mieście. Mamy tutaj również Park Kryształka. Park Kryształka wynikający z niesamowitej fascynacji ludzi do zamykania się w domach i udawania tego, że żyją. Ale to już jakby jest indywidualne podejście każdej indywidualnej osoby. Mamy również drogę, która prowadzi do pasażerskiego dworca kolejowego, zachęcającego turystów do jak najbardziej do pozostawania, ale w pociągu, a nie w tym mieście, dlatego że przyjeżdżając tutaj, widząc drzewa, widząc również skład handlowy, tak naprawdę myślą, nie wiem, to jakaś fabryka tutaj się mieści, przystanek dla pracowników, my jedziemy dalej. Także biorąc przykład z tych pasażerów, właśnie my też pojedziemy dalej obejrzeć następne miasto.
I wchodzimy do Rivendell, królestwa, prawdę mówiąc, miasta założonego przez Waćpannę i Zalaurę. Miasta, które kiedyś słynęło z elfów, słynęło z drzew i kleszczy zagnieżdżających się w tym miejscu. Niestety w pewnym momencie ziemia powiedziała dość, stanęła na wysokości zadania i odrobinę się wypiętrzyła. Dlatego też, mimo iż tutaj pozostały jeszcze tereny o obniżonej zawartości poziomu nad morzem, wysokości nad poziomem morza, zdecydowanie większość miasta właśnie skupia się na tych terenach, z których jest większy widok, z których jest lepszy widok i odrobinę rzadsze powietrze, ze względu na to, iż nie ma tutaj kleszczy. Jak wiadomo, kleszcze to powietrze wytwarzają albo nie mają z tym żadnego zupełnie związku. Dlatego, że jest to miasto również, w którym chodzą ludzie z dość mocno ulizanymi fryzurami. Mamy tutaj szyb naftowy, ponieważ jak wiadomo, jeżeli sobie nałożymy taką ropę naftową na włosy, to będziemy mieli jeszcze bardzo ładne czarne włosy, to jeszcze ulizane, lśniące i w ogóle można się w tym zakochać. Miasto ma swoje prywatne problemy, ma jak najbardziej swoje niesamowite problemy. Największym problemem tego miasta są tutaj ciężarówki rozwożące smołę, dlatego że nieważne gdzie pojadą, zawsze zdarza się ten problem, że smoła się kończy o te kilka metrów za wcześnie i dzięki temu kierowcy mogą po prostu pocałować końcówkę drogi, zawrócić i naokoło pojechać do tak zwanego wysypiska śmieci, które tutaj również wysypuje śmieci pod drzewka, tak żeby było ciekawie, żeby te kleszcze dobić, żeby one się już nigdy w tym mieście nie pojawiły. Tak samo tutaj elektrownia węglowa korzysta jak najbardziej z zasobów sąsiednich miast, tak żeby ludzie też mieli prąd w tym miejscu, ponieważ wiadomo, że jeżeli już użelujemy sobie włosy, no to warto pójść gdzieś się pobawić, gdzieś żeby to było widać, a nie tylko siedzieć w ciemności i nie wiadomo co się będzie dziać. Ludzie co prawda też za bardzo nie wiedzą gdzie tutaj mieszka, dlatego że ta przestrzeń mieszkalna jest bardzo ograniczona, bardzo dziwnie postawiona i ludzie tłoczą się otoczeni z każdej strony asfaltem, ulicą, aż normalną rzeczą się wydaje, że tą ropę naftową na swoich włosach mieć chcą. Jak widzicie, tutaj nie przesadzałem mówiąc, że ten problem niedokończonych ulic jest bardzo poważny w tym mieście, dlatego że na każdej większej ulicy zdecydowanie znajdzie się jedną, dwie czy dziesięć tego typu rozwiązań. Mamy również tutaj skład handlowy, który bardzo dobrze pilnuje, żeby miasto miało cały czas zapatrzenie, jeżeli chodzi o ropę naftową i zagranicze. Kto jest ten, to jest to miejsce, w którym kleszcze jeszcze się trzymają, jeszcze kleszcze mają również swoją własną klinikę, w razie gdyby zachorowały. Jest to rezerwat przyrody dla kleszczy. I to tyle, jeżeli chodzi o Rivendell. Idziemy dalej. I ostatnie miasto na naszej drodze to jest Manacropolis, miasto megalomana, który uważa, że jest tak super inteligentny, że zrobi wszystko najlepiej, że nie ma tutaj w ogóle nie ma tutaj żadnych podstaw do tego, żeby słuchać jakichkolwiek sensownych rozwiązań, dlatego też wjeżdżając do miasta już mamy szykany, już mamy zakręty, żeby ci wjeżdżający skupiali się na tym, co się dzieje, żeby w ogóle zdawali sobie sprawę z tego, że nie ma sensu zapisywać przez kierownicą, zwłaszcza, że wjeżdżając do tego miasta od razu widzą potęgę przemysłową, która przedstawia się poprzez zakopywanie się w ziemi i wychodzenie z kamieniami różnego rodzaju, które z jakichś dziwnych powodów ludzie kupują, no ale to już jakby jest mniej ważna sprawa. Co najgorsze, w tej megalomanii burmistrza tego miasta utwierdzają ludzie, którzy postanowili za nim pójść, dlatego też specjalnie dla nich tutaj założył dzielnicę tak zwanej Bidoty, dzielnicę Bidoty, do których zaprasza ludzi, którzy chcą właśnie zamieszkać w jego mieście, dobrowolni, którzy chcą wyznawać jego miejsce. Dzięki temu mogą ci ludzie korzystać z dobrodziejstw, z naturalnych ścieżek wydreptanych przez murzynów zanoszących węgiel do elektrowni, która zapewnia im świeże dostawy dwutlenku węgla. W razie gdyby to było mało, jest tu jeszcze wysypisko śmieci, które również poprzez proces utylizacji zapewnia dodatkowe dostawy dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o ludzi mieszkających w tym mieście, ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Mają niby strefę przemysłową, w której mogą bez problemu pracować, mają swoje mieszkania, ale to wszystko jest poprzecinane składami handlowymi, różnego rodzaju składami metali, kopalniami. Tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Po prostu sobie mieszkają, udają, że są zadowoleni i uśmiechnięci. Nawet tutaj ta bogatsza dzielnica miasta tak naprawdę z okien widzi kopalnię, żeby cały czas pamiętała, że mieszkają w tym szarym, industrialnym zadupiu.
i całkowicie nowatorski pasek, jeżeli chodzi o rozbudowę miasta, w którym ludzie się wprowadzają, myśląc, że dookoła jest pięknie zielono, nie wiedząc, iż już burmistrz ma zaplanowane kopalnie po obu stronach, tak żeby nie mogli uciec od tej industrialnej masy metalu, przemysłu i innego dwutlenku węgla. I to by było w gruncie rzeczy na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o raport SimCity. See you. Jeżeli podobało wam się to, co właśnie obejrzeliście i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco, chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja, Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać, więc na co czekacie? Dajecie!